Konferencje prasowe, briefingi to jedno, one skierowane są do ludzi mediów, do dziennikarzy, do tych, którzy oglądają transmisję, ale ja chciałbym skierować jeszcze kilka prostych słów wprost do pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która dzisiaj ustąpiła ze stanowiska. Czuję się w obowiązku, bo jestem prawie pewien, że nie usłyszała dzisiaj tego jednego słowa, które powinna usłyszeć od prezydenta Rzeczpospolitej. Słowa dziękuję za całą służbę, którą pełniła z takim oddaniem na rzecz niezawisłych sądów, Sądu Najwyższego. Wyższego i po prostu Polski. A ponieważ nie usłyszała tego słowa od prezydenta, to kandydat na prezydenta mówi dzisiaj pani profesor, po prostu dziękuję. Dziękuję za to, że również dzięki pani żyjemy wciąż w wolnym kraju. W kraju, w którym o niezawisłość sędziów wciąż dla wielu osób jest wartością, jest wciąż czymś, na co dzięki wielu sędziom, w tym pani, możemy mieć realną nadzieję. Mówię te słowa nie tylko jako kandydat na prezydenta, ale również jako obywatel, stąd może to trochę mniej formalne otoczenie. Zależało mi na nim, bo mówię jako jeden z tych tysięcy obywateli, którzy w 17 roku sprzeciwiali się temu, tej całej demolce, którą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości zafundowało Prawo i Sprawiedliwość. Byłem w czasie protestów pod Pałacem Prezydenckim, byłem pod Sądem Najwyższym, gorąco kibicowaliśmy wtedy pani profesor, kiedy w 18 roku decydowała się pani przyszłość, kiedy to PiS próbował wypchnąć panią, skręcając przepisy w nielegalny sposób na emeryturę. Organizowałem akcję na swój oczywiście skromny sposób i skromne możliwości obywatelskiego sprzeciwu. Wkładaliśmy kartki białe za szyby samochodów, mówiąc nie w moim imieniu, nie w moim imieniu się to dzieje, nie w moim imieniu w 17-18 roku demontujecie system niezawisłych sądów, podporządkowując je partii politycznej. Dziękuję jako obywatel, bo wiedząc, że jest pani pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czułem się w Polsce bezpiecznie, wiedząc, że jest sąd, który, kiedy przyjdzie do mojego sporu z partią, z państwem, z silniejszymi ode mnie, stanie w mojej obronie sprawiedliwie, wydając wyrok. To wielka rzecz. To wielka rzecz czuć, że jest niezawisły sąd, że są sądy w Rzeczpospolitej. Pamiętam, jak kiedyś jeden z moich przyjaciół, obecnie już profesor prawa, na samym początku swojej prawniczej drogi, po wyjściu z siedziby Sądu Najwyższego, tego pięknego budynku, powiedział, że wyszedł ze świątyni prawa. Dziękuję pani, że robiła pani wszystko, żeby ta świątynia prawa nie stała się świątynią Prawa i Sprawiedliwości, PiS-u. Jednej partii politycznej, bo Sąd Najwyższy nie może należeć do żadnej partii politycznej, jakkolwiek pięknie by się nie nazywała. Gwarantuję i obiecuję, że jako prezydent Rzeczpospolitej zrobię absolutnie wszystko, żeby przywrócić pełną niezależność Sądu Najwyższego, żeby Sąd Najwyższy mógł się cieszyć szacunkiem i tym miejscem w ustroju Rzeczpospolitej, które mu się należy. I dawać obywatelom Rzeczpospolitej, a nie partiom politycznym, poczucie, że rzeczywiście prawo w Polsce musi znaczyć prawo, a sprawiedliwość, sprawiedliwość, a nie być czymś, czym wycierają sobie usta partyjni politycy. Wierzę, że to się uda. Wierzę, że nadzieja umiera ostatnia, ale my nie wybieramy się przecież do umierania. My chcemy żyć. My chcemy żyć i budować Polskę taką, w której wszystkie trzy władze współdziałają w harmonii dla dobra obywateli i żadna nie ma ciągot, aby podbijać którąkolwiek, bo harmonia znaczy dla nich dużo więcej niż podbój. Dziękuję bardzo pani prezes, dziękuję za wszystko, dziękuję za całą pani służbę. Dzisiaj pozwoliłem sobie w sekretariacie Sądu Najwyższego, w pani sekretariacie złożyć kwiaty. Mam nadzieję, że do pani trafią z krótkim podziękowaniem ode mnie i od nas wszystkich, którzy tworzymy ten ruch i którzy wierzymy w to, że Polska będzie jeszcze krajem, w którym sądy będą traktowane tak, jak powinny być traktowane, a pierwszy prezes Sądu Najwyższego będzie absolutnie niezawisłym od wszystkich innych rozjemcą ważnych, trudnych polskich spraw. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego.